Bohaterką tej komedii romantycznej, do której rękę niczym do Airbusa przyłożyło pół Europy przy pierwszeństwie Duńczyków, jest fryzjerka Ida. Ida właśnie kończy chemioterapię. Tuż przed wylotem do Włoch na ślub swojej córki przyłapuje męża na zdradzie z Lafiryndą z księgowości. Ida zgrywa twardzielkę, choć widać, że nie jest jej łatwo. Ale od czego są przystojni wdowcy z problemami, prawda? Zacznijmy od plusów. Włochy są śliczne, a muzyka niemal żywcem wyciągnięta z filmu Woody'ego Allena. Świetnie grają aktorki, wcielające się w dwie z założenia najbardziej wkurzające postaci, czyli w Benedictę i Tildę, a także zdradziecki mąż głównej bohaterki. Bardzo dobra jest też grająca Idę, Trine Dynholm, którą Alec Baldwin swego czasu nazwał najlepszą aktorką wszechczasów. Biedny Pierce Brosnan siedzi i zastanawia się, o czym mówią do niego ci wszyscy ludzie w tych dziwnych językach. Grający jego syna Sebastian Jessen jest tak drewniany, że na planie podgryzały go korniki. Do tego po kilku dniach zdjęciowych ktoś ukradł statyw i w wielu ujęciach, zwłaszcza przy zbliżeniach, kamera trzęsie się nieznośnie. Wesele robi się interesujące mniej więcej w 2/3, ale jeszcze przed końcem traci tempo i znowu nudzi, w sumie chwaląc się jedynie kilkoma ciekawymi scenami. Trudno uwierzyć, że scenariusz filmu Susanne Bier był pisany przez doświadczonego Andersa Thomasa Jensena, bo nie tylko nic w nim nowego, ale też nic ciekawego. A na przykład postać biorącej ślub córki głównej bohaterki jest tak głupia i naiwna, że trudno, aby kogokolwiek oprzedł jej los, czy żeby poczuć do niej chociaż trochę empatii. Angielski tytuł Wesela w Sorrento to Love is all you need. Oryginalny, duński, to po polsku Łysa fryzjerka. No ale skoro tak ciepło przyjmujemy wszelkie produkcje w rodzaju Pod słońcem Toskanii czy Dziejący się w Prowansji dobry rok, to czemu by nie? Strzeżcie się takiego toku myślenia, wybierając seans. Wesele w Sorrento to trochę taka Mamma Mia, bez plusów Mammy Mi, czyli piosenek zespołu ABBA, czy prześlicznej Amandy Seyfried. Wiem, że bilety do kina wychodzą taniej, ale jeżeli chcecie wyjść na tym lepiej, zacznijcie zbierać na bilety do Sorrento.